Jak myślicie, czy te Pringlesy będą miały w środku prawdziwe chipsy? Mam nadzieję, że tak, bo jest to mój ulubiony smak serowy. Na dzisiejszy filmik przygotowałam wspaniałe Shopkinsy, które bardzo lubicie. Są to Shopkinsy z serii takiej, wiecie, jedzonkowej, sklepowej. A jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej Shopkinsów, to zostawcie tutaj dużo łapy w górę i nie zapomnijcie oczywiście subskrybować tego kanału. Portek, to moje Pringlesy, proszę je zostawić, halo! Panie Portobello, czy chciał pan zjeść moje chiperki? Nie wolno! Nie, 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 nie! No przyznajcie, że gdybym wam na początku nie powiedziała, że to są Shopkinsy, to byście uwierzyli, że są to prawdziwe chiperki, no nie? Po prostu wyglądają tak samo. Chociaż jak tutaj się weźmie to opakowanie, to widzicie, one są obcięte. Szkoda, myślałam, że będę miała, wiecie, takie ładne opakowanie Pringlesów sztuczne, że tak powiem. A w ogóle nie wiem też, czy zauważyliście, ale tutaj, nie wiem, ten napój i to coś, to jest tylko rysunek, nie? Trochę ściema, nie? Trochę ściema. O, jestem bardzo pyszniutki i smaczniutki, ale proszę nie jedz mnie, ja jestem tylko małym stosem Pringlesów. Super ta figurka wygląda, naprawdę jest przyczaderska. Do niej mamy tutaj jeszcze takie ładne, malutkie opakowanie. Przyznam szczerze, że myślałam, że będzie tutaj coś jeszcze w środku. Ale tak czy siak to pudełeczko wygląda przeczadersko i myślę, że można by było kogoś nabrać, że są tu prawdziwe chiperki. Czas teraz na gwiazdę naszego odcinka, czyli wielkie opakowanie chiperków Pringlesów. Możecie w ogóle napisać w komentarzach, jaki smak chipsów lubicie najbardziej. Ja właśnie jakieś takie serowe, nie? One są mniamijami. Oj, chyba już coś urwałam. Ojeja, no dobra, trudno. I co tu będzie? Oh my god! To wygląda jak wielki ser roztopiony. Lecimy w takim razie po kolei, otwieramy. I mamy tutaj, moi drodzy, jakieś krakersy, które nazywają się Club Original. I te pudełka są, słuchajcie, fajne, bo one są plastikowe. One nie są, wiecie, papierowe, tylko taki fajny plastik. I tu jeszcze musimy otworzyć, bo tutaj coś w środku jeszcze będzie. O matko, ile folii. No to już nie wiem, po co zapakowali folię, ale no niech będzie. I czy tutaj będzie mały biszkopcik? Tak! Oh my god, so cute! Ej, one wyglądają naprawdę smacznie, nie? Jak prawdziwe. Gdyby nie miały tutaj tej minki, to bym się nabrała. Kolejna rzecz to jakiś spicy brown, a musztarda to jest! O matko, bo to są, wiecie, jakieś amerykańskie produkty i u nas takiej musztardy nie ma, bo bym raczej ją kojarzyła. No i tutaj mamy znowu figurkę schowaną, więc jestem ciekawa, czy to znowu będzie musztarda. Wydaje mi się, że chyba tak zrobili. O, co? Gówno? Przecież to wygląda jak żółta kupa. No dobra, niby rozumiem, no musztarda to jest, no nie, ale ewidentnie wygląda to jak kupa. O nie. Musztarda kupa jest jak na razie moim ulubionym Shopkinsem, a tu mamy, moi drodzy, w ogóle jakie, wow, jakie fajne opakowanie. To są chyba jakieś donaty. No, donaty, donaty ekipy albo Gen Z. A jak to otworzyć? O, dobra, tutaj. Totalnie nie miałam pojęcia. Myślałam, że to, wiecie, tak trzeba będzie otworzyć, tak na pół, ale jednak nie. I czy tu będzie wielki donat? O, tu nawet kilka, chociaż to nie do końca są jakby donaty, tylko to są takie ciastka z jakimś kremem? Nie wiem, dziwne. No wygląda jak donat. A co tu jest napisane? Fudgestatic. No u nas ewidentnie w Polsce czegoś takiego nie widziałam, chyba że to są po prostu zwykłe ciastka z dziurką, nie? Takie kruche, co przeważnie u babci na stole leżą. Ale zjadłabym i tak takie coś, mam ochotę na coś słodkiego. Wydaje mi się, że każdy z was po obejrzeniu tego odcinka będzie miał ochotę coś zjeść. Tu mamy, słuchajcie, ciastka w środku z nadzieniem. One wyglądają trochę jak te z McDonalda, no nie ciastka, ale beka. Dobra, i tu już niestety mamy kartonowe pudełeczko. Szkoda! Wow! Jakie fajne! I one jest tutaj odgryzione, żeby było widać nadzienie. Ale powiem wam, że
to, co ma tutaj takie, widzicie, nie? Te takie ciemniejsze jakieś paseczki, to wygląda trochę jak włosy. Jak ciastko z włosami. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy bardziej Wam się podobają Shopkinsy czy Mini Brandsy, bo ja, no nie ukrywam, że dużo bardziej wolę te Shopkinsy, tylko powiem Wam, że naprawdę jest bardzo ciężko dostać jakieś nowe serie, jakoś, no nie wiem, tych Mini Brandsów dużo więcej wychodzi, ale jak jeszcze coś, słuchajcie, dorwę za granicą, to na pewno zamówię. Słuchajcie, ten zestaw to jest w ogóle jakiś totalny sztos. To jest, słuchajcie, Kid Cuisine, czyli taka, nie wiem, gotowe jedzenie dla dzieci, że wiecie, na tacce już mamy wszystko, pewnie wkładamy do mikrofali, podgrzewamy i możemy dziecko nakarmić. I na pewno jest też bardzo niezdrowe, jeżeli jest odgrzewane wszystko w mikrofali. Ale wow, jak zapakowane śmiesznie. I tu są nuggetsy normalnie. A, bo to jest tak, tu mamy buźkę. Są nuggetsy i tu jakieś, nie wiem, paciaje jeszcze. A to można otworzyć? I chyba można. Jak chcę to otworzyć! Okej, dobra, chyba jednak nie można tego otworzyć. W sensie można by było pewnie na siłę, ale zaraz bym coś połamała, no nie? Dobra, powiem Wam, wyobrażałam sobie, że to będzie dużo lepiej wyglądało, nie? Jakoś tak bardziej jak na tym obrazku, a to tutaj tak wygląda trochę biednie. Trochę nie wiadomo, o co chodzi. No ale muszę Wam przyznać, że naprawdę super rzeczy się tutaj trafiają. Są po prostu totalnym sztosem. A to co to jest? Buty? Skechers jakiś? Co w ogóle? Czemu mam same jedzenie i raptem jakieś randomowe buty? Jesus! To trochę tutaj, wiecie, no nie pasuje, no nie? O co chodzi? Ej, nie, no nie wierzę, normalny but! Ej, one wyglądają trochę jak takie buffalo buty, no nie? Oh my god, dobra! Co za głupota! Miało być tutaj jedzenie, a nie raptem jakiś but różowy, ale ładny but. To już jest, słuchajcie, ostatnia niespodzianka z tych Pringlesów, ale zaraz mam jeszcze całe drugie opakowanie do otwarcia. I tutaj mamy, moi drodzy, pudding czekoladowy! Ej, super to wygląda, naprawdę! Jak prawdziwe! Wow, jeszcze się tak fajnie otwiera. I dwie rzeczy tutaj są, będą dwa puddingi! Oh my god, coś czuję, to będzie super cute! I mam nadzieję, że nie będzie wyglądał jak kupa! Nie, nie wygląda jak kupa! I drugi pudding wygląda trochę inaczej, bo on jest ugryziony, widzicie już? Ktoś go zaczął jeść, a tego jeszcze nie. Tutaj mamy całą przeogromną listę właśnie rzeczy, które możemy zdobyć w tej serii i są po prostu prześliczne te Shopkinsy. Chciałabym serio mieć je wszystkie, są też przeróżne rzadko... Ej, rzeczywiście, to jest super rzadki pudding, ale jaja, ale miałam farta. Mamy nawet jakieś, nie wiem, torty, cukierki, coś takiego. Tutaj pełno różnych jakichś takich chipsów i na słono rzeczy. No, po prostu sztos. Lecimy teraz z kolejnym opakowaniem. Tutaj już niestety, jak widzicie, produkty są widoczne, w sensie te opakowania, ale w środku nich będą jeszcze przeróżne Shopkinsy. To jest akurat trochę inna seria niż ta poprzednia, chyba starsza, ale dzięki temu chociaż nie będziemy mieli, wiecie, żadnych powtórek. Koniecznie, jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej Shopkinsów, jak otwieram, to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę, to na pewno wtedy jeszcze zakupię i otworzę. Nie wiem do końca, słuchajcie, co to jest. Wygląda trochę jak jakiś jogurt wylewający się, czy coś takiego. A, czekajcie, tu jest opakowanie od tego. To jest Drinky Dinks. Śmieszna bardzo nazwa. Nie wiem, to są jakieś napoje, które samemu można sobie robić? Ej, co tu jest takiego małego? O co chodzi? Co to jest? Co w ogóle? Co to za oszukaństwo? Jesus, to jest przecież tak małe, że ja mogę Wam to ledwo w kamerze pokazać. Czemu nie dali normalnego Shopkinsa, tylko jakiegoś miniaturkę miniaturki? Jesus, ja rozumiem, że wiecie, mini produkty są fajne, ale to, co tutaj dostałam, to już jest trochę za małe. Nie, no po prostu to mi jest aż szkoda otworzyć. Zobaczcie, jak to przesłodko wygląda. Jakiś tutaj chlebek zapakowany. Tutaj też mamy chyba jakąś małą bułeczkę. A wiem, jakie to są bułki, one są chyba w Lidlu nawet takie. No dobra, teraz trzeba to jakoś, słuchajcie, ładnie otworzyć, żeby to później można było znowu zapakować. Bo szkoda by mi było tego zniszczyć. Coś czuję, że tu znowu będzie taki mały Shopkins, nie? Że oni po prostu jakieś miniaturki miniaturek włożyli, no Jesus! O mój Boże, to jest malutki chlebek!
Słuchajcie, to się idealnie te jedzonka nadają do malutkich laleczek, na przykład LOL Surprise, nie? Po prostu ideolo, to są produkty sklepowe ich rozmiarów. Ej, no nie, dobra, chyba z tego zestawu jednak to mi się najbardziej podoba. Myślałam, że ten chleb, ale jednak to jest przeczaderskie. To jest, słuchajcie, opakowanie makaronu. Tutaj mamy po prostu jakby makaron, czy jakieś ravioli, czy coś w ten deseń. O nie, i teraz muszę tą tasiemkę tutaj rozerwać, żeby to otworzyć. A to co to jest to tutaj? Mam to odkleić? A, żeby nie rozrywać. O, jaki patent. Dobrze, że spojrzałam. A coś tu będzie w środku? Może myślałam, że to w pierwszej chwili prawdziwy makaron, ale jednak nie. Chyba by już spleśniał. Nic nie ma? Jak to nic nie ma? No to chociaż już, ja wiem, że ja marudziłam na te malutkie szopkinsy, ale mogli chociaż tego małego dać, a nie, że nic. Czuję się ewidentnie okradziona po prostu z szopkinsa, który miał być mi dany, a jednak nie został mi dany. Dobra, otwieramy teraz jakieś cukiereczki. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwy cukierek, który osłodzi mi trochę mój smutek. No, wyskakuj. Srebrnego cukierkach? Albo taką pralinkę, ale no to na pewno musi być coś rzadkiego, bo zobaczcie, taki perłowy jest. Ej, bardzo ładne. Coś czuję, że chyba w tym opakowaniu też niczego nie będzie. Normalnie oszukują te Shopkinsy. Tu mamy, słuchajcie, jakąś chyba kolejny z tej serii Drinky Dinks. Dinksy, co to jest w ogóle? Tylko to bardziej mi wygląda właśnie na jakąś kawę czy coś takiego, ale serio, albo tu jest coś bardzo leciutkiego, albo... NIC NIE MA! Nie wierzę, jak można do niektórych włożyć, a do niektórych nic nie włożyć, no ludzie! Teraz mamy opakowanie chusteczek, chyba. Czy to papier toaletowy? Nie, to są chyba takie chusteczki, co się tutaj wyciąga, nie? Mac Tinkle. Chyba tak, no nie wiem, no bo papier toaletowy. No i teraz uwaga. Naprawdę nic nie ma? No jak to? No jak to nie ma? To gdzie jest? Naprawdę, ta seria Shopkinsów mnie bardzo zdenerwowała. Tamte Pringlesy były super, nie? A tutaj to, co się dzieje, to jest po prostu oszukaństwo, bo ja byłam pewna, że tu będzie więcej tych niespodzianek. O, wow! Na szczęście mamy coś tutaj. To jest w ogóle, słuchajcie, apteczka. Więc strzelam, że będzie tutaj bandaż. Albo jakaś strzykawka. O, plasterki! I to takie smutne. O, masz ała? Ja ci pomogę. Ostatnia szansa dla Shopkinsów. Mamy, słuchajcie, mleko. Wielkie mleko. I tak, moi drodzy, w Ameryce właśnie takie są opakowania wielkie mlek. W sensie, nie, że takie małe, tylko takie, wiecie, mają galony jakby całe. U nas są po prostu kartoniki litrowe. A to założę się, że pewnie ma z 5 litrów, nie? Ja nie wiem, serio, po co takie wielkie mieć opakowanie mleka? Jak to wypić, nie? Przecież to skiśnie. I tu mamy jeszcze, zobaczcie, srebrne, ładne mleczko. No i teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy. Czy tutaj coś będzie? Czy to w ogóle da radę otworzyć? No to po co zrobili, że mogę to otworzyć, jak tu nic nie dali? No nie! Chociaż zostawcie mi na pocieszenie łapkę w górę pod tym filmem. To kupię wtedy Shopkinsy jakieś inne. Więcej Pringlesów kupię. Będzie wtedy fajnie, bo tu jest mi trochę smutno teraz. Pa, pa! Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku!